Cześć, ładne bebe. Zapraszam do mojego domu. Mieszkamy w Milanówku pod Warszawą, mamy około 200 metrów. Właściwie nie planowaliśmy mieszkać w ogóle na Mazowszu, ale tak wyszło. To mój mąż pochodzi z Sosnowca, ja z Zielonej Góry. Każdy w naszym domu urodził się w innym mieście. A ja z Warszawy, a Pola z Krakowa. Dokładnie, tak jest. Dostaliśmy informację, że jest dom do kupienia. Nie planowaliśmy go kupować, właściciel nie planował go sprzedawać. I tak się znaleźliśmy w sumie w pół drogi i jesteśmy już prawie 4 lata. Ten dom ma ponad 100 lat. Pamięta jeszcze czasy, kiedy Polska nie miała niepodległości. Wiem, że był tutaj fortepian, że były tu koncerty fortepianowe. Dużo się tutaj chyba ciekawych rzeczy działo. Chciałabym wam opowiedzieć o drzwiach, chciałabym wam opowiedzieć o schodach, bo to są wszystko oryginalne elementy. To, co na przykład tutaj widać, to jest taki barani róg, charakterystyczny właśnie dla milanowskiego stolarstwa. One, jak tutaj weszliśmy, były pokryte taką grubą warstwą lakieru i generalnie nie było ich widać. Panowie, którzy nam te schody cyklinowali, powiedzieli, żebyśmy więcej nie podawali ich numeru. Wystarczy im to, co zrobili u nas. Także schody są taką duszą tego domu, tak naprawdę. A podłogi też dywanowe, charakterystyczne dla takiej międzywojennej architektury. One nie są oryginalne, one są położone przez nas, ale zawsze jakby największym komplementem dla nas jest to, jak ktoś przychodzi i mówi: a te podłogi to chyba tutaj zawsze były, prawda? To są drzwi, które zachowaliśmy. Planowaliśmy je malować, ale kiedy oczyściliśmy farbę, stwierdziliśmy, że tutaj najbardziej widać ich charakter. Jesteśmy teraz w pokoju dziewczynek. Tutaj jest dużo dobrych wspomnień. Pokój urządzałam ja, ale też dużo do powiedzenia miały moje córki. Dlatego róż, dlatego tapeta w zwierzątka, dlatego złote łóżko, które Pola kiedyś zobaczyła podczas jednej z sesji zdjęciowych i bardzo zapragnęła je mieć u siebie. Nawet szałwiowa półka stała się po czasie ich ulubioną. To, co było dla nas najważniejsze, to przede wszystkim zachowanie oryginalnego układu pomieszczeń. Salon pozostał salonem, żeby nie łączyć go z kuchnią, żeby każde z tych pomieszczeń było takie, jak mniej więcej pierwotnie miało być. Tak oswajaliśmy ten dom po swojemu. Podłoga jest oryginalna. Technika, którą tu w ogóle zastosowaliśmy, to jest ługowanie. Pamiętam, jak na kolanach ługowałam tą podłogę razem z mężem. Bardzo ją oboje lubimy, bo jest bardzo autentyczna i taka przyjemna. Ściany w naszym domu, w większości pomieszczeń, nie mają gładzi gipsowych. Są to tak naprawdę tynki, które pomalowaliśmy na jasny kolor. To jest super rozwiązanie, bo dzięki temu ściany oddychają i bardzo sprawdzają się przy dzieciakach. Jeśli chodzi o lampy, to mamy chociażby vintage'ową lampę, która wisi tutaj nad stolikiem. Nad stołem mamy Toma Dixona, taką klasykę miedzianą. Wygląda na różową, jak się świeci, to prawda. Śmiejemy się trochę, że są tam Marsjanie i często z nimi rozmawiamy podczas kolacji. Ja przez wiele lat pracowałam jako projektantka wnętrz i zawsze wtedy musiałam projektować dla klientów. A tutaj, kiedy wiedzieliśmy, że ten dom jest stary, że jest nasz, mogłam sobie pozwolić na nieskrępowaną wolność w projektowaniu tych pomieszczeń. Naszymi inspiracjami głównie było międzywojnie, ale też bardzo lubimy wnętrza francuskie, klasyczne angielskie. Lubimy też szwedzkie klimaty, dlatego też jest dużo eklektyzmu tutaj u nas. Wypełniamy tą przestrzeń raczej spontanicznie, nie są to jakieś bardzo planowane zakupy i też są bardzo eklektyczne, co pewnie widać. Ciekawa rzecz, bo to są pieski porcelanowe, które robiła Janina Myronowa. Janinka robi niesamowite ceramiczne rzeźby. Jeśli chodzi o ceramikę, to oprócz tego, że sama ją wytwarzam w swojej pracowni jako wolno, to mam też całkiem sporą kolekcję kamionki z lat 70., 60., która pochodzi ze Skandynawii. Krzesła, które mamy w domu, to są czeski z lat 70., które pojawiły się u nas właściwie przez przypadek, tylko dlatego, że mój mąż wiele lat temu naciskał, żebyśmy je kupili. Ja pamiętam, jak wtedy powiedziałam: nie znoszę ratanu, w ogóle żadnej wikliny, nie chcę tego w domu. A kiedy już się tutaj przeprowadziliśmy, stwierdziliśmy, że idealnie pasują do tego klasycznego tulipanowego stołu. Tak się zdarzyło, że te krzesła teraz są bardzo popularne, więc mąż miał nosa.
W salonie stoi chociażby balloon chair, czyli fotel balon, zamszowy, klasyczny, mega wygodny, mimo że jak się patrzy na niego z boku, to wygląda trochę jak takie przerośnięte krzesło, ale jest super, uwielbiam w nim siedzieć, patrzeć w ogień i czytać książkę. Takim chyba najukochańszym moim miejscem obecnie w domu jest kuchnia, gdzie spędzam dość dużo czasu, ale to, co najbardziej tutaj lubię, to jest kontrast między kolejnymi warstwami, które w tej kuchni się pojawiają, bo jest tutaj zarówno tapeta bardzo wzorzysta, bardzo klasyczne meble i podłoga, która wygląda jakby była tu od zawsze. Ona jest też bardzo charakterystyczna dla milanowskich domów. Teraz jesteśmy na piętrze, gdzie obecnie znajduje się nasza biblioteczka. Ta biblioteczka na tą chwilę jest moim ulubionym mebelkiem, też dlatego, że trzyma w sobie bardzo dużo naszej historii tak naprawdę, historii naszej rodziny, bo są tu zarówno książki mojego męża, jak i moje z czasów studenckich, późniejszych. Ja lubię w ogóle, wiecie, jak przychodzą moje córki tutaj, ja mówię, słuchajcie dziewczynki, może coś was zainteresuje. Maja czasem staje i mówi, mamo, a ta książka jest o czym? No ja mówię na przykład o historii Żydów. Aha, a ta? A ta o projektowaniu wnętrz. Aha, a ta? A to jest akurat kodeks. A ta? Ja mówię, no to jest Tolkien, tam Księga Zaginionych Opowieści. I on zawsze mówi, a to czemu mamy tak dużo różnych dziwnych książek? Ja mówię, no bo my z tatą mamy dużo różnych pasji, nie? To, co jest ciekawe w tym miejscu, to, że jak tu byliśmy pierwszy raz, to tutaj była biblioteczka i cała sypialnia była zajęta książkami osoby, która mieszkała tu wcześniej. A my tak postawiliśmy raczej na to, żeby było tu minimalistycznie i skromnie, więc zrobiliśmy tylko tą podziałkę na ścianie. To pomieszczenie niedługo się zmieni, bo Pola będzie miała tu swój pokój, także to chyba ostatnie chwile, kiedy możemy tu zaglądać. Idziemy teraz do mojej pracowni ceramicznej, którą nazywam wolnym miejscem. Moja pracownia jest dla mnie taką przestrzenią, w której mogę całkowicie swobodnie tworzyć. Najczęściej siedzę po łokcie, zanurzona w błocie, jeśli mogę tak powiedzieć, przy kole garczarskim i toczę. Jest głównie ta technika, która do mnie trafia najbardziej. Teraz jesteśmy w szklarni, czyli w takim naszym miejscu, które daje nam bardzo fajny kontakt z naturą. Z jednej strony ja tutaj prowadzę warsztaty swoje ceramiczne, a z drugiej strony spędzamy tu czas rodzinnie, kiedy przychodzą przyjaciele, a sama szklarnia ma dopiero rok, więc jeszcze tak dobrze się nią nie zdążyłam nacieszyć. Czasem, jesienią, jak robimy warsztaty, to herbata grzeje się na kozie, co też jest super rozwiązaniem w szklarni. Jeśli na przykład myślicie albo macie takie marzenie, to bardzo wam polecam dwie rzeczy. Z jednej strony prąd, wiadomo, musi być jasno, ale koza daje nam to, że możemy z tego miejsca korzystać praktycznie w dowolną porę roku. I to jest wspaniałe, kiedy tutaj był śnieg, wiecie, napaliliśmy sobie w kominku i mogliśmy się cieszyć tą przestrzenią. Dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że nasza historia i historia naszego domu was zainspirowała. I do zobaczenia!